Ej, czy ty się defekujesz na mój dywan? Kiedy w moim ostatnim horrorku, którym było Deadman's Journey, wspomniałem wam o trzeciej wersji gry Home Framework, zauważyłem w komentarzach pod filmem olbrzymie zainteresowanie odcineczkiem z tej produkcji. Powitajcie moi drodzy, jestem Dizzy Soski, witam was w kolejnym horrorku na kanale i zarazem w kolejnej grze od Stanisława Trochowskiego. Z tej okazji mam nadzieję, że jak zwykle gdzieś tam pod ręką macie i taktyczny bekon, i łapeczkę w górę, i że jak zwykle spróbujecie przebić liczbę 10 000, a ja tak niezbyt ochoczo planuję nacisnąć klawisz 1, żeby wejść do świata gry i zobaczyć, co takiego dzisiaj mnie przestraszy. A zapowiada się na to, że jak zwykle będzie bardzo głośno, więc wiecie co robić. Musicie jak zwykle spróbować podgłośnić na maksa słuchawki, no bo inaczej to nie będzie miało sensu. Nawet bardzo podobnie przeszliśmy z menu głównego do gry i nawet znowu musimy, tak jak w poprzednim horrorku, ustawić sobie głośność gry po to, by słyszeć to dziwne pipczenie. A ja je słyszę nawet za głośno, więc się obawiam, że dzisiaj znowu ogłuchnę. Za niedługo prawdopodobnie będę musiał się ustawić w kolejce po aparat słuchowy w NFZ-cie. Prawdopodobnie w przypadku tej gry nie będziemy mieli do czynienia z jakimś irytującym lektorem, ale z pewnością będziemy mieli do czynienia z bardzo irytującymi jumpscarami, bo akurat w przypadku tej gry głównie chodzi o to, żebyśmy chodzili po domu w celu odblokowywania kolejnych jumpscarów, więc to można powiedzieć jest taki wirtualny dom strachów. Pierwszy raz mówię tak na temat jakiegoś horrorka, ale to chyba najbardziej tutaj pasuje i mamy outlastową kamerę, niestety z tego co widzę nie mam możliwości zmiany zmiany jasności w grze, a tutaj mamy ekspozycję do zmiany, ale nie mogę jej zmienić, cholera jasna. No i będziemy musieli się zadowolić jednak chyba tym, co mamy. No i tak, musimy zebrać dowody, które przekonają wszystkich dookoła nas, że w tym domu straszy, więc będziemy musieli włączyć nagrywanie od czasu do czasu na prawym przycisku myszy i mam nadzieję, że wszystko jest już jasne, więc witamy. I telefon już dzwoni do nas, cholera. Prąd dalej nie działa, a chłopaki nie zostawili klucza pod wycieraczką. Mam nadzieję, że nie zabrali go ze sobą. No, jest szansa na to, że będziemy musieli chyba odnaleźć jakieś tajemne wejście do mieszkania. Może gdzieś uchylili balkon, którym wejdziemy i którym już coś nas przestraszy. Ale prawdopodobnie nie, ponieważ tutaj sobie leży kluczyk. Wiecie co? Ja nie wiem, czy wy widzicie tą grę jasno, czy nie jasno, czy ja wam ją podjaśnię w trakcie montowania, ale szczerze wam powiem, że ja kompletnie nic nie widzę. Mamy tylko trzy bateryjki, znaczy trzy kreski baterii. Jest na razie pełna. Gdzie jest kabel do tego telefonu? Przecież tutaj prądu nie ma. Skoro nie ma prądu, to dlaczego on mówi do mnie? Widzicie, jest niepodłączony? Jest niepodłączony. Teraz powiecie mi, że jest na baterię. Ale ja w takie rzeczy nie wierzę. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że pracownicy tej osoby, która do nas zadzwoniła, nie naprawili do końca tego, co mieli naprawić, bo byli zbyt zajęci innymi robotami. I przy okazji zauważyli, usłyszeli dziwne dźwięki pojawiające się w całym mieszkaniu. A to oznacza, że to prawdopodobnie szwankująca wentylacja. O dziwo, nie mamy luster. Kurczę, gra bez luster. Myślałem, że taki jumpscare, taki dźwięk dziwny by się okazało, że drzwi już aż sam początek gry chcą mnie zamordować. Zobaczyć, co tam jest. Ale nie jestem w stanie się tam dostać. Cholera, to kibel. Czyżby prawdziwe zło znajdowało się pod klapą tego sedesu? O tym dowiemy się pewnie w kolejnych minutach rozgrywki. A tymczasem pozwiedzajmy, zobaczmy, co takiego tutaj jest. Niestety nie mogę zabrać ze sobą tej gaśnicy przeciwpożarowej w celu obrony przed jakimikolwiek jumpscarami. I teraz tak, myślę, że w tej grze powinny gdzieś być bateryjki do zebrania, więc może tak na sam początek, zanim pojawi się pierwszy jumpscare, a nie wiem tak naprawdę, kiedy on się pojawi, to poszukajmy bateryjek. Z pewnością jakieś będą na dole, ale jednak wolałbym najpierw sprawdzić bezpieczniejsze górne piętra, w których prawdopodobnie znajdziemy już coś ciekawego. My mamy naprawdę mało tej baterii, a ja nie będę nic widział w ciemnościach. No zobaczcie, jak tu jest ciemno, tutaj kompletnie nic nie widzę. Ja zaraz się w Chińczyka tutaj zamienię, jakiegoś Azjatę. Tak będę te oczy skupiał, żeby tylko jakieś bateryjki znaleźć. Znalazłem. A może na sam początek. Co to było? Ja dopiero tak po chwili, kiedy na chwilę umilkłem, usłyszałem jakieś kroki za mną, już myślałem, że jakiś jumpscare do mnie biegnie, rozumiecie to?
Ja myślałem, że coś na mnie biegło i chce mnie popchnąć z tych schodów, dlatego tak się odwróciłem i pomyślałem, że coś nas chce zaatakować. To jest po prostu jakaś tragedia wielka, ale mam już 7% dowodów, które powinny przekonać ludzi, że coś tutaj jest nie tak. Czy to ten leżak wydaje te dźwięki? Prawdopodobnie nie. Prawdopodobnie te dźwięki docierają do nas z niższych części tego budynku. To chyba ten hałas, o którym mówili. Włączmy nagrywanie. Widzicie to, co ja widzę? Co to jest? Tam ktoś siedzi na dupie i płacze. Czy by się wydawało, czy to była damska wersja tego kolesia z Amnizji? Czy mi się wydaje, że ktoś zabił okna deskami? Ale wiecie, że okna też mają uczucia i nie lubią być zabijane deskami. Po to są, żeby wprowadzać światło, czy to słońca, czy księżyca do domu. Czy mi się zepsuł prawy przycisk myszy i cały czas mi nagrywa? Ja tego nie zrobiłem. To nie moja wina. To nie ja. Te kartony są zabójcze. Nie dość, że zabijają ludzi w serialach, to jeszcze mnie próbują zaatakować w grze komputerowej. Co tutaj do cholery jest? Tutaj nic nie widać. Harry Potter? Czy tam mieszka Harry Potter? Nie, akurat Harry Potter tutaj nie mieszka, więc dobrze. Harry'ego tutaj nie ma. Tutaj potwora nie ma. Tu chyba też go nie ma. Ale wiecie co? Takie puste pomieszczenie jak to nie są dla mnie. Ja osobiście uważam, że w takich pomieszczeniach nie powinienem w ogóle przebywać. O kurczę, mam mało baterii. I bateryjeczki. Może to jest jakiś safe zone? Hey Alan, she said look behind you. 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 No patrzę za siebie. I nic tutaj nie ma. Mówiłem, że ten telefon będzie podejrzany, szczególnie, że działa bez potrzeby korzystania z prądu. Powiedziałem już to. Nie możesz być jeszcze głośniejszy? To było za mało przekonywujące. Ja myślę, że powinieneś jeszcze wydać z siebie jakieś trylion okrzyków, śmierci, powiedzenia, że to jest moja wina, ale nie wiem, co jest moją winą w końcu. To jest pewnie straż miejska, która jest zirytowana tym, że znowu nie zapłaciłem mandatu za złe parkowanie. I to pewnie oni mówią, to jest twoja wina. Teraz będziemy cię nawiedzać do końca życia, śmieciu. Myślałem, że to ona. Po prostu się poczułem, jakby ktoś mnie w centrum handlowym złapał i powiedział, masz tą ulotkę. Przyjaciółko droga, gdzie? Hej! A widzę, że ty jesteś obeznana w sztuce. To bardzo fajnie. Ja rozumiem, że jesteś bardzo obeznana w sztuce, ale w umeblowaniu to uwierz mi, masz bardzo kiepski gust. Wręcz powiedziałbym, że bardzo wyjątkowy. 72% przekonania, że gdzieś tutaj straszy w tym domu. Wiecie co, ja przy 5% próbował wyrywać zębami gwoździe do tych drzwi, do tych płyty drewnianych, które tutaj są, i bym stąd uciekał. Chodźmy stąd lepiej. Też w komentarzach pod filmem widziałem, że nie warto chodzić po całym domu w celu szukania tego potwora, ponieważ nie wszędzie on się pojawi. Ej, zamykające się drzwi, to w sumie nie jest taki zły pomysł w domu, prawda? Prawda? Ale żeby nie było, że jesteśmy tutaj. Wahoo! Czy ty gdzieś tu, koleżanko, byłaś przed chwilą? Ej, ona jest coraz bardziej agresywna. Ona tutaj jest, ona tutaj jest, ona tutaj jest! Ona tutaj jest! Idziemy ją odwiedzić? Ej, czy ty się defekujesz na mój dywan? Czy tylko tak mi się wydaje? Halo, cześć, jestem Przemek. Chętnie umówiłbym się z tobą na randkę, gdyby nie... nie twój bardzo... wyjątkowy strój. O,
93% szansy na to, że się obsram zaraz. Czyli tak, jeszcze tylko 7% musimy znaleźć jakiegoś powodu, żeby udowodnić ludziom, że mamy rację. I want to believe i to jest prawda, ale... Ale ta gra jest fajna nawet, mimo tego, że jest prosta. W tym, że to po prostu zwykły jumpscare. W którym... Jedne co musimy robić, to szukać potworów. To powiem wam, że fajna gra, frajdy też co nie miara tutaj. Nie wiem, gdzie dalej mogę szukać tego potwora, to jest najgorsze w tym. Te drzwi znowu się tutaj dziwnie ruszają. Halo? Jest coś tu znowu? O, małe dziewczynki o tej godzinie to powinny i spać, a nie latać po całym domu i nic straszyć. Ja na szczęście jestem jeszcze z tego pokolenia, które zostało wychowane fizycznie. Wy tego już nie zrozumiecie. To 1%. To jest jak wybory w Rosji. Frekwencja 123%. Czyli co, już mogę opuścić ten teren. Zajebiście, dzięki, że mi podpaliłaś to mieszkanie i dałaś mi znać, że w jakiś sposób mnie kochasz, nie? Napierniczaj głośniej, panie alarmie. Do boju, przyjaciele. Idziemy to ugasić. Czas ugasić ten pożar. Ten ryj. Co to właśnie było? Co ty trzymasz w tych pudłach, człowieku? Typowy dom nauczyciela chemii. Czy ja już mogę opuścić to mieszkanie? Czy to jeszcze nie jest ten moment, w którym możemy powiedzieć wszyscy, że jesteśmy przestraszeni i mamy dość? Zajebiście, 113%. Harry Potter może już się tutaj pojawił, uwaga. Halo? Nie ma go na szczęście. Panie Stanisławie, jeżeli chce pan unowocześnić, jakoś ulepszyć tą grę, to tam w tym miejscu się powinien pojawić Harry Potter. Ja tak sobie chodziłem po domu, słuchajcie, i patrzcie co znalazłem. Jakaś laska sobie siedzi w korytarzu, przynajmniej już wiem, że nie mam dywanu, tylko mam jakieś ładne panele, ale... Nie wiem, no na chwilkę sobie tutaj wszedłem i patrzę. No coś tutaj jest, więc może to obejdźmy jakoś? Chyba jednak się nie da. Halo? Słuchaj. Rozumiem, że nie jesteś wobec mnie... Być przyjaźnie nastawiona, dlatego ja udam się teraz w inne miejsce. Do widzenia, dziękuję, dobranoc. Nie wiem dlaczego, ale to już w żaden sposób nie brzmi przekonująco dla... dla mojej kamery, która przed chwilą mogła nakręcić ponownie tego potwora, którego już tutaj nie ma. Nope. Idziemy stąd. Telefon dzwoni. Prąd wrócił tak jakby. Tak jakby coś się zmienia. Aha! Wszystko zrozumiałem. Chyba. Ale ona jednak nie chciała, żebym opuszczał to mieszkanie. Udało mi się przekonać ludzi w 113%. 26 minut to przeszedłem. A nagrywka trwa 32 minuty. Jakim cudem? Nie mam pojęcia. No ale... Było całkiem fajnie. Dryszczyk emocji się pojawił. Szczególnie, że grałem na full słuchawkach. Ale on został znaleziony w jego domu, jak... W nierozpoznawalnym stanie. Jego twarz była tak pokiereszowana, że trudno było go poznać. Miał połamane żebra, albo raczej jego żebro... Jego klatka piersiowa zniknęła całkowicie. No został usunięty i bla 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 bla. What a shame. Aha! My jesteśmy tak naprawdę podejrzewani o to, że zabiliśmy tą młodą kobietę? Nie. Dziękuję za oglądanie. Reszta rzeczy na temat tej gry już mnie nie interesuje, ponieważ i tak wszyscy wiemy, że tutaj chodziło głównie o to, żeby mnie przestraszyć. I mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to strzelcie łapeczkę w górę, a was żegnam. Do zobaczenia, jak zwykle, już kolejnym razem. Cześć!